Para pa, pa, pa na kanale 800. Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Jestem mega zadowolony, jestem szczęśliwy. Udało nam się w końcu przekroczyć próg 800 tysięcy subskrypcji na kanale. Dziękuję serdecznie dla każdego subskrybenta serduszko. Moi drodzy, lecimy po milion. Jeżeli dobrze pójdzie, będziemy się rozwijali tak samo zawrotnym tempie jak do tej pory, no to do końca roku może ten milion siąść. No ale nie obiecuję, zobaczymy, ile w stanie jeszcze będę pociągnąć daily content, jest to naprawdę mega meczące. Spędzam masę godzin przy komputerze dziennie, no ale wiecie, tak naprawdę nie ma nic innego do roboty, są koronaferie, no i niestety trzeba siedzieć na biurku w domu, no proste. Pytacie mnie, czy będzie specjal z okazji 800 tysięcy subów. Tak, moi drodzy, z tej właśnie oto okazji postanowiłem, że założę nowe konto i uwaga, uwaga, wydam na nie 500 zł, czyli kupimy na zerowym koncie maksymalny karnet zatemiarski. I na końcu sobie podliczymy, jaki profit udało nam się zrobić. Ile nowych zatemiarzy zdobyliśmy, ile zrobiliśmy profitu golda oraz gemów. Więc mam nadzieję, moi drodzy, że taki special wam się spodoba. Zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii. Więc umówmy się w ten sposób. Jeżeli dobijecie 20 tysięcy łapek pod tym filmem, wrzucam kolejny odcinek. Nieważne, czy to będzie jutro, czy pojutrze, od razu wrzucam kolejny odcinek z Brawl Stars. Para pa, pa, pa. Tak wygląda, moi kochani, moje nowe konto, na którym mam 8 puszek, zawrotną ilość. A te konto nazywa się Pixie. Dlaczego Pixie? Na chwilę obecną wam nie zdradzę. Dowiecie się już niebawem. Mamy do odebrania pierwszą nagrodę w Alei Pucharków. Odbierzmy ją i sprawdźmy, co nam wypadnie. Czyżby zadymiasz? Nie, tylko punkty mocy do Shelly. No dobra, dobra. To na rozgrzewkę. Przejdźmy teraz, moi drodzy, do sklepu. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Rozbójnik Shelly, PSZ Shelly. I, moi drodzy, muszę. Muszę wydać 479 zł na tą grę. Więc, no, łapka musi być obowiązkowo. No i oczywiście suba strzelcie, bo lecimy po milion. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś suba, no to strzel. Widzisz te statystyki? Tutaj statystyki wyraźnie mówią, że ile osób nie subskrybuje, no. Prawie połowa. O. Więc dziękuję za suba. Przetwarzanie i uwaga, zapłacono! Dobra, 2000 gemów na koncie. No okej, okej, okej. Także moi drodzy państwo, sprawdźmy, co my mamy tutaj jeszcze do zrobienia. Tutaj mamy jakieś ustawienia odebrane. Darmowe przebranie czarodziej Barley? Odbierz. Wow! Aha. Co? Aha, w ten sposób, bo połączyłem Supercell ID! Dzięki temu, że połączyłem, odblokowałem za darmo zadymiarza. Co? No pięknie, pięknie, o to chodzi, o to chodzi. Dobra. Naucz się teraz ulepszać zadymiarzy. Dobra, no uczmy się ulepszać. Pyk, ulepszona Shelly. I tu jest Barley, wybierz, ok. Co mamy jeszcze tutaj zrobić? Jakiś gratis do odebrania. Za darmo tutaj punkty mocy. Tutaj za 40 golda punkty mocy. Dobra. Pięknie, z rzadki zadymiar za 30 gemów. Ale nie, 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 my nie kupujemy zadymiarzy za gemy. Nie, 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 nie ma takiej opcji, moi kochani. My kupujemy stopnie karnetu zadymiarskiego. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie 10 stopni. Na kolejny odcinek zostawimy sobie kolejne 10, kolejne, kolejne. I o generalnie odcinków będzie aż 6 z tej serii. Więc mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba. To też będzie taki mini special z okazji 800 tysięcy. Więc na początku zacznijmy od pierwszej skrzynki. Okej, darmowa skrzynka. Dwa przedmioty, punkty mocy Barleya oraz Shelly. Pięknie. I zróbmy teraz tak. Karnet zadymiarski. Aktywuj. 10 stopni. Tego lepszego kupujemy za 250 gemów. I uwaga, moi drodzy, boom! Mamy to. Mamy kupione. I lecimy z openingiem. Na początku, na rozgrzeweczkę, te słabsze skrzynki. Dajmy szansę. Niech poleci coś ze słabszych skrzynek. Barley oraz Shelly. Kolejna duża skrzynka. Bang! Cyk. Cyk. Jest! Jest coś! Jest coś! Uwaga! Nowy zadymiarz! Rosa! Od razu Rosa z trzeciej skrzynki. No kurczę, coś pięknego, coś pięknego. Odblokowaliśmy Rosę. Gemy. Kolejna duża skrzynka. Bang. I co my tutaj mamy? Punkty mocy oraz punkty mocy do Rosy i bonus, podwaja żetonów. Super, to mi się na pewno przyda. Lecimy dalej. Mała skrzyneczka. Czy coś będzie z małej skrzynki? No niestety nie, tylko punkty mocy. Powiem wam, że chyba takie kupienie na początku karnetu zadymiarskiego, tego ulepszonego, jest bardzo opłacalne, serio. Bardziej niż jakieś ładowanie hajsów w megaboksy. Okej, lecimy dalej. Goldzik, kolejna duża skrzynka, ciach! I co mamy? Trzy przedmioty i uwaga, nie, jednak punkty mocy tylko. Jeżeli będą cztery przedmioty, to będzie nowy zadymiarz. No ja obstawiam, że jeszcze coś poleci z megaboksa. Oj, coś poleci!
Tutaj nic, punkty mocy, Barley i Szelka, Subcio. I pierwsza mega skrzynka z Kardetu. Czy druga? Druga chyba. No niestety, tylko Gold, punkty mocy do Rose. Jest! Jest coś, uwaga, kolejny zadymiarz! Primo! Tak jest, gościu. Pięknie, mamy El Primo rzadkiego zadymiarza. I ja teraz się zastanawiam, czy przypadkiem ze sklepu nie zniknął rzadki zadymiarz. Nie zniknął. Czyli to nie był El Primo w sklepie. W sumie, czekajcie, ile mam rzadkich zadymiarzy? Jeszcze do odblokowania zielone. To jest Poco nam został, czyli w sklepie jest na pewno Poco. Dobra, nie będziemy kupowali. Otwieramy kolejnego megaboksa. Uwaga! I bang! 4 przedmioty! Tutaj coś będzie, 100%. Kolejny zadymiarz. Ładnie. Lecimy dalej. Nie! O kurcze! Co? Ja byłem pewien, że na pewno coś wypadnie. No dobra, plus 400. No ładnie, podwaja żetonów się sypnął, super. Oczywiście, że na tym koncie dzisiaj sobie meczek zagramy jakimś, no. Musimy zagrać jakiś meczek na tym koncie dzisiaj. 35 golda. Barley. Punkty mocy do Shelly i moi drodzy państwo, kolejny zadymiarz. Jest nim Rico. Pięknie, bardzo rzadki. Okej, okay, pierwszy zadymiarz bardzo rzadki na tym koncie. Kurczę, Felek, co tu się dzieje? Naprawdę sporo tego leci. Okej, okay, duża skrzynka kolejna i uwaga, drodzy państwo, bang. Monety, punkty do Rico i do Barleya, dobra. Gold i ostatnia mega skrzynka, moi drodzy państwo, lecimy. Ciach, 4 przedmioty, gold, Barley, El Primo, jest, kolejny zadymiarz, czujesz to, gościu? Poco! Poco loco spoko. No i kurczę, to mi się podoba. 250 gemów tylko wydane. Odblokowaliśmy, zobaczcie ile postaci. Reasumując, odblokowaliśmy 1447 golda. Gemów 11 bodajże. I odblokowaliśmy ile postaci? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć postaci, wydając 250 gemów. Wow, napiszcie w komentarzu, czy to jest fart, czy też nie, bo mi się wydaje, że to jest mega fart. W kolejnym odcinku odblokujemy sobie kolejne 10 skrzynek i tutaj, tak, będą 2 megaboksy i dużo bigboksów, więc no, łapeczka do góry i lecimy z kolejnym odcinkiem. Dobrze, moi drodzy państwo, musimy zagrać, Jezu, musimy zagrać zbiory klejnotów, ale ja sobie na zbiory klejnotów wezmę Rose, którą sobie ulepszmy teraz. Ciach, ciach i ciach. Pięknie, bierzemy Rosita i lecimy na zbiory klejnotów. Te zbiory klejnotów, to powiem wam, że to jest na tym poziomie porażka totalna. Ale zobaczymy, jak nam się uda tutaj chłopaków porobić. O, jaki kurcze ambitny nick. Gościu zespamował same szóstki. No okej. Dobra, tutaj Barley będzie już leżał. Tak jest. Poco też leży. O, Shellka, chodź tu, Shelly, oddawaj tego cuba. Dobra, ulcik odpalony. No, bez sensu troszeczkę ten ult, ale dobra, niech będzie. Ty, ja wjeżdżam im na respa i ich wyjaśniam. Dobra. Dziena, dziena. Leży Shelly. Kozacko czwartych. Power Cubes. Jezu, Power Cubes. Jemik. Ulcik i wjazd w Barleya. Wjazd w Poco. O mamuniu. Ulcik. Wjazd na Shellkę. Dobra, idę na respa. Będę ich bił normalnie na respie. Okej, okay. Jeju, jaki to jest zaawansowany poziom, żebym się nie wywrócił przypadkiem przez tego ulta Shelly, okej. Okay. Kolejny cube. Cube, jeju, znowu mówię cube. Kolejny gem. Wow, 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 tu Barley troszeczkę zaszalał. Uwaga, uciekam, uciekam przed tym Poco. No tutaj Poco mógł mnie zaskoczyć, powiem wam. O, lag. Niedobrze, 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 dobra, wyjaśnianko. Jest wyjaśnianko, dobra, mamy gemy zdobyte. Jeszcze 11 na dokładkę. No i tutaj prawdopodobnie będzie GG. Nie, no oczywiście ktoś nas się wyłożył, tak? Z tego co rozumiem, ult, dobra, Jezu, nie muszę poprawić, muszę poprawić. No, chodź tu, Poco. No naprawdę ktoś się wyłożył z tym gemem. Muszę ja mieć 8 na klacie. W sumie mogę mieć 10, wtedy była 100% wygrana. Patrz, ten jeszcze 0-0, raczej 6-6-6 zginie. Dobrze, że mamy 11 cubów, naprawdę. No gdzie ten El Primo pójdzie? Jak on mi zginie, to po prostu w to nie uwierzę, jak mi przerwą odliczanie. No mało brakowało. Ulepszmy sobie teraz może Barleya na szybkości. Pach, pach, pach. Pach, wybieramy i gramy. O, tutaj Nita. Nita chce mnie bić, halo. Nita, nie bij mnie, Nita. Nita, przestań. Nita. Kurczę, prawie o meteoryt trafił. Gdzie on ucieka w te krzaki? Co za chłop. Ja też trochę zautoaimowałem, przesadziłem troszeczkę. Nita, łap. Ciepły, ciepły siorbik leci. Ulcik, ciach, 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 ciach. Leon, Leon, oszukany Leon. Wracaj, Leon.
Leon! Leży Leon. Co? Jakim cudem wielkie starcie? Przecież dopiero zacząłem grać. No nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Dobra, jest tutaj poko jakiś. Na piątym. Poko! Poko, gdzie ty jesteś, mordo? Dostał! Przecież on zginie. Gościa nie widziałem na ekranie, a go zabiłem, no. GG. Także moi drodzy, to było na tyle z pierwszego odcinka na koncie Pixy. Udało nam się odblokować 6 nowych zadymiarzy, nie licząc Shelly, czyli na koncie już mamy aż 7 nowych zadymiarzy. Wow, powiem wam, że mega szybko to poszło. Już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Wy oczywiście strzelajcie łapeczki w górę, 20 łapek i wrzucam od razu kolejny odcinek. Wbijcie też na mojego TikToka, którego niedawno założyłem. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Dołączcie też do Instagrama, oczywiście, jeżeli chcecie. Wtedy będziecie na bieżąco z moją twórczością. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku zadymiarze. Trzymajcie się, cześć!